Państwa bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. Rodowa data. Właśnie w tym jesiennym dniu, przed 97 laty, ojczyzna nasza odzyskała swoją niepodległość po długowiecznej niewoli. Dziś, podczas tego apelu, młodzież szkolna, pragniemy oddać hołd wszystkim tym, za których przyczyną tamten pamiętny dzień, 11 listopada 1918 roku, przeszedł do historii jako radosne święto niepodległościowe. W 1795 roku, w wyniku trzeciego rozbioru, Polska zniknęła z mapy Europy. Trzej potężni sąsiedzi Polski, Rosja, Prusy i Austria, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili jej ziemię pomiędzy siebie i wprowadzili własny rząd. Katastrofa rozbioru, utrata państwowości nie załamały jednak narodu polskiego. Thank you.
wielkiej świętości. Wierzę w Twą przyszłość pełną wielkiej chwały, potęgi, dobra i sprawiedliwości. Wiem, że nie ucisk iść do Twoje, lecz wolność ludzi szła do Twojej serii, że nie ma Cię piękniejszych niż Twoje i większej chluby niż być Polakiem. Następne powstanie, styczniowe, w 1863 roku również kończy się klęską. Represje zaborców, germanizacja i rusyfikacja niezniszczyły duchu narodu. Twierdzą polskości stał się każdy dom. Na dwoją połyską matka się schylała i mówić pacierza wcześniej nauczała. Ojcze nasz i zdrowaś i skład apostolski, by do samej śmierci kochał narodu polski. Dzieci, był taki rok, już 63. Śnieżył się w styczniu. Poszli niepokojem przez drogie oblicze. Poszli wybaczyć, najgorniej, najprościej. Życie było żyć przy budowie dzieła, które się zwało Wskrzeszenie Wolności. I krzyknął się, Polska zginęła. Dzieci, był taki rok, już 63. Był beznadziejny, odwagi do zmiany. Przez krew, łzy, drogę mozolna. Był przymusowy etap, próba wiary, aby w nas się żyła polska wolna. Ostatnim etapem walca niepodległość Polski był okres I wojny światowej. W sercach Polaków pojawiła się nadzieja na wejście wolności. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy odzieli mundury drogich armii, zmuszeni byli strzelać wzajemnie do siebie. Podzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. Dwóch wrogich, zawieszając strach, patrzyli śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, słuchanie barwa dwóch. Stoimy na wprost siebie, ja, wróg twój, ty, mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, cały świat wokół drży. Dwóch wrogich zderzająca, stoimy ja i ty. A gdy mnie z dala ujrzysz, od razu wiesz na cel i do polskiego serca moskiewską kulą strzel, bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że tacza nie zginęła, wyrośnie w naszej krwi. Walczyli i ginęli Polacy, obcy w armiach z wiarą, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość. Smutne było żołnierskie życie. Bracia, synowie, ojcowie szli na wojnę i nie wiedzieli, czy wrócą. I za domem tęsknili. Cóż to była za zimna, romantyczna pani. Wszyscy się w niej kochali, umierali na niej. Wszyscy cierpieli za nią najdotkliwsze krzywdy. Nawet ci, co jej oczu nie widzieli nigdy. Mówią im obcy ludzie, po co cierpieć dla niej? Tłumaczą, że nie warto, że jak gwiazda wyszła. Ale nie słyszą, na śmierć zakochani. I dalej z nią wolę porządek podmieszał. Wszystko dla niej poświęcą i zniosą w milczeniu. Na wszelki wielki próg, które los przynosi. A ona, radna w serce, bezbronna w cierpieniu. Niczego od nich nie chce i o nic nie prosi. Tylko czasami nocą i rozpacz opada. I gdy szopem jak widmo graje na pianinie, zjawia się, cała w czerni, staje przy nich blada i śpiewa do nich, że jest, że nie zginie. Thank you.
staje jako komendant na czele pierwszej brygady liniowej w Polsce. Nie można jej posiadać. Przychodzi jako dar i utrzymuje się poprzez nas.